Cześć, Maciek z tej strony RetroBajtel. Słuchajcie, ostatnio obiecałem, że przejdziemy Residenta, bo opis Resident Evil pierwszej części był w reedycji pierwszego numeru PSX Extreme. I on tu właśnie jest na końcu i też obiecałem koledze Romkowi, Romek pozdrawiam, że właśnie z dedykacją dla Romka, że nagram gameplay z próby przejścia Residenta, czytając właśnie opis papierowego wydania tego numeru. I słuchajcie, przedwczoraj kupiłem oryginał Resident Evil, wydanie właśnie tutaj, zaraz wam jest bliska, pokażę, z książeczką, oryginalna płyta. Mówię, kurde, nigdy tego nie miałem, kiedyś to było poza moim zasięgiem, nie mogłem tylko patrzeć, jak gdzieś tam za witrynką stoi ta gra, albo jak jest odpalona gdzieś w sklepie. Wiecie, ja mam konsolę zmodowaną, ale po prostu dla tych wspomnień warto naprawdę zapłacić, mieć tą grę, kupić ją sobie, no bo teraz akurat mogę mieć oryginalną tą grę, zawsze o niej marzyłem, teraz mogę ją sobie kupić. Także mam Resident Evil 1. Kiedyś tam gdzieś grałem, tylko gdzieś ją tam widziałem. Pamiętam jeszcze w Niemczech, chyba jak byłem tam u kuzyna, to gdzieś tam za witryną jednego ze sklepów odpalony był właśnie Resident Evil. I z ciekawostek takich mogę wam powiedzieć, że trochę poszperałem i wrzucę wam pod filmem w opisie linki do fajnych kanałów, w których po prostu opowiadają tam koledzy historię tej gry, bo jest wiele fajnych ciekawostek, na przykład, że to miałby być FPS, taki z widokiem jak Doom, First Person Shooter, First Person Perspective Shooter, ale ograniczenia sprzętowe, no nie tyle ograniczenia sprzętowe, to ciężko było zakodować ten trójwymiarowy silnik, no i później inspiracją do gry był też Alone in the Dark z tymi statycznymi tłami, do których musiano głównego tego designera przekonać, żeby po prostu chciał zrobić taką grę, nie? A w ogóle Resident Evil to miała być remake gry 2D, taki RPG o posiadłości, Sweet Home się to nazywa, i to jest w ogóle też gra, która wyszła na NES-a, a była zrobiona na podstawie filmu, także możecie tam poszperać. Z takich jeszcze ciekawostek, no to główna posiadłość, no to jest posiadłość odwzorowana jest na tej posiadłości z kultowego filmu Lśnienie. No i to ja znam taką ciekawostkę, ale to w sumie nie umiałem się tego doszukać. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że te zombie, które występują w tej grze, no to ich oczy, ich siatkówka, to jest zdjęcie z osób zmarłych podobno. Nie wiem, czy to jest prawda, że wykorzystali zdjęcia tam oka osób zmarłych, ale rzeczywiście za każdym razem, kiedy ten zombie się obracał, albo kiedy widziałem tego screena, to sobie wyobrażałem to te takie martwe oczy, nie? Nie wiem, już później tego gdzieś grzebałem, ale już nie chciałem w to wnikać, ale taka, powiedzmy, ciekawostka, nie? I naprawdę very creepy, można powiedzieć. Co do tytułu, no to jak wiecie, to się miało nazywać, ta gra w Japonii się nazywała Biohazard, no ale że w Stanach też jest taki zespół metalowy Biohazard, no to wymyślono sobie tytuł Resident Evil, który oznaczał tyle, co no, niby tam mówią rezydencja zła, Resident jest takie rezydujące zło, ja bym to bardziej powiedział, no ale to wszystko jest zbieżne, czyli no głównie o to chodzi, że jesteśmy w rezydencji, w której, którą opanowały złe istoty, opanowało zło. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że w grze był planowany tryb na dwóch playerów, tryb cooperative, ale zrezygnowano z tego trybu, ale mimo to jednak na tych wydaniach niektórych, na okładkach, zobaczcie, jest jeden or two players, nie, ale nigdy ta gra nie była na dwóch playerów. Podobno ten drugi gracz miał tam wspomagać tego pierwszego, ale zrezygnowano z tego pomysłu, bo stwierdzili, że gra by była nudna. Także co, no odpalimy sobie grę i zgodnie z opisem, z tym opisem właśnie z pierwszego numeru PSX Extreme, krok po kroku będziemy próbowali tą grę przejść, także zapraszam. No to uruchamiamy grę. I polecimy sobie zgodnie z opisem. To będzie pierwsza część. Ja, wow, normalnie mam ciary jak za dawnych lat, jak kurde grałem z opisem. Mega. Capcom.
ale tu rzęzi, słychać tego playa normalnie, szarak tutaj i Virgin Interactive Entertainment. No i mamy intro. To akurat pamiętam, nie? A, i teraz się właśnie naciskało na klawisz i było te... Resident Evil. Tak jest, czyli rezydentne zło, rezydencja zła, tak mówiono, okej. Okay. Aha, i tutaj mamy na początku dwóch bohaterów do wyboru, Jill Valentine albo Chris Redfield. I tu nawet na początku gry należy dokonać wyboru bohatera spośród dwóch postaci, Jill i Chris. My jako, jak przystało na mężczyzn, wybraliśmy kobietę i poniższy opis dotyczy właśnie jej. No dobra, bierzmy Jill, okej, okay, czyli jedziemy kobietą. I teraz właśnie mamy całą tą historię, nie? Czyli mamy lipiec 98, Raccoon Forest. No i chodzi o to, że tam jakaś ekipa Alpha, dokładnie, Alpha Team, czyli jakaś ekipa do zadań specjalnych gdzieś tam ma rozwiązać zagadkę jakichś niewyjaśnionych śmierci i zaginięć gdzieś tam w tych okolicach. Giną tam ludzie, no i zostają wysłani, ale no niestety oni gdzieś przepadają i zostaje Bravo chyba Team wysłany, taka druga grupa agentów specjalnych, no i oni właśnie, no i właśnie my jesteśmy chyba jednym z członków tej drugiej grupy. O, STARS, Special Tactics and Rescue Service, nie? My tam ruszamy, tam chyba jest jakiś wykolejony pociąg, coś takiego, o. Fajnie to chodzi, powiem wam. Kurde, super jest to intro. Ja pierdzielę, ja myślałem, że tą konsolę będę musiał na boku dać, z uwagi na to, że tu jest laser już wyrypany, ale widzę, że to fajnie, no czasami przytnie, ale to też jest ten urok, nie? O, wyposażenie nadal tam było. I co tam się takiego wydarzyło? O, a tam jakieś psy, tak, było coś takiego, że jakieś psy, te psy ich zaatakowały. Zobaczcie te intro, kurde. O, ja pierdolę, jaki tu jest klimat. Nie, no wtedy to bym, kurde, robił w gacie, jak pierwszy raz zobaczyłem tą grę. Macie, podniósł giwerę, a, bo on podniósł pewnie rękę samą z giwerą. I chlas. Czyli te psy ich zaatakowały, to są jakieś tam zmutowane psy. Nie no, tam pisało, że ta gra aktorów to no, raczej nie była na wysokim poziomie, jak widzieliśmy mimikę i w ogóle reakcję tej pani. Don't go! I ci uciekli. Polecieli. Zostawili ich samych. I spierdzielają, tak. I oni właśnie uciekną do tej posiadłości, to that house chyba, tak on powiedział. O, zobaczcie, to jest ta posiadłość właśnie, w której będzie toczyła się nasza rozgrywka. Jakie to jest fajne. Chris Redfield. O kurde, kto tam występuje? Chris Redfield, który może grać Jill Van... A, to jest ta z tą piękną mimiką twarzy i no, czysta aktorka, nie? Barry Barton jakiś. Aha, tutaj mamy trochę... O kurde. Rebecca Chambers też tam, dobra, okej. Okay. O, fajna, spoko. Tak, nawet w tej instrukcji te postacie są opisane, nie? Kto tam na... No, historia każdej postaci, tak... Ja po prostu mogę tego słuchać na okrągło. Resident Evil. Dopiero było demo, a już mam ciary. Już mam ciary. Oni uciekli do posiadłości. Where they thought it was safe. Gdzie myśleli, w której myśleli, że jest bezpiecznie. No i tutaj zaczyna się nasza gra. What is this? Wow. What a mansion.
I właśnie zaczynamy, zaczynamy. Tak jest, tak jest. Odnośniki doma warto. Where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is. What is it? O, jaki strzał usłyszeliśmy. Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay. Let me handle this. Dobra, idzie sprawdzić, co to był za strzał, co tu się w ogóle stało. Znajdujesz się, idź do jadalni, do dwójki, gdzieś. Stay alert. Dobra. Idziemy, mamy iść najpierw do jadalni. Znajdujemy się w holu tajemniczej posesji i idziemy właśnie do jadalni, dwójka. Kurde, dobra, możemy już iść? No, mamy jadalnię, okej. Tak, już idziemy naszą bohaterką. Zobaczcie, jak te pomieszczenia są starannie wykonane. No, na CRT-ku robi to robotę, naprawdę. Mamy tą jadalnię. Idziemy tutaj, zobaczcie. Te statyczne tła, ale bardzo, bardzo właśnie fajnie, fajnie wykonane. O, coś znaleźli. What is this? What is it? Krew. Ja pierdzielę, krew. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Okej. Okay. Hope this is not Chris's blood. A, ma nadzieję, że to nie jest krew Chrisa. Podejdź do kominka i znajdź jakiś emblemat. Zobaczymy. Czekajcie, bo ja tu nie bardzo. Tu jest kominek, nie? Emblem. Investigating, dobra. My możemy coś tam znaleźć, czy nie bardzo? Okej, okay, dobra. To my idziemy do kominka, weź drewniany emblemat i wyjdź przez drzwi po prawej i idź w dół. Dobra, okej. Okay. Szukamy tego kominka, ale tu je, kominek jest przecież tu. O, dobra. Czyli mamy rzeczywiście emblemat. Tak, bierzemy ten emblemat. Okej, okay, idziemy do drzwi po prawej stronie. No, do tego sterowania trzeba się niestety przyzwyczaić i to jest no urok tej gry, nie? No to już ona się postarzała już, ale naprawdę no ja gram, że tak powiem, miałem okazję w to zagrać, ale tak naprawdę gram, powiedzmy, pierwszy raz, nie? Dobra, mamy opis na kolanie, dobra. Idź, dobra. Emblem, wyjdź przez drzwi, po prawej idź w dół, zostaniesz tam zaatakowany przez zombie, wróć szybko do pomieszczenia z kominkiem, gdy... A, gdzie twój partner unieszkodliwi tego gościa, dobra, czyli... Czekajcie, my chyba nie idziemy w dół, tylko w drugą stronę. Zaraz się wrócimy. Czekajcie, tu idzie jakoś... Dobra, to chyba w drugą stronę mieliśmy iść. Kurde, nie mogę się do tego sterowania przyzwyczaić. Idzie tu biec? Tak, idzie biec. Zobaczcie, idzie biec. Tu wrócimy. Okej. Okay. O, i tu mamy pierwszego, zobaczcie. Już tam kogoś je. Ja cię kręcę. O kurde, ja. I mamy pierwszego zombiaka, który... I uciekamy. Tak, bo on będzie za nami szedł. I musimy tutaj wejść. Także uciekamy przed nim, on tu wejdzie za nami podobno. Unieszkodliwi cię potwora, możesz zrobić to samo, ale szkoda amunicji. Wróć do holu i przejdź pod schodami. Bary da ci wytrych. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak ten Bary go unieszkodliwy, nie? O, ona leci do niego mu powiedzieć, że tam był zombie. O, jest. Czekaj. It's a monster. A, pierwsza akcja. Rozwalił go. Pięknie. Dobra. Co to jest w ogóle? Kto to jest? Maybe by this creature. No. Anyway, let's report this to Wesker. Dobra, muszą to zareportować, chyba że ten ich kumpel został też zabity, nie? Kurde, dobra, on miał dać jakiś ten wytrych, nie? Czy coś tam? Czekajcie. Dobra, idziemy z powrotem tam do tego holu.
On idzie za nami, dobra. I've got to report this to Wesker, dobra. Aha. Czyli co? Możemy się jakoś nimi zmienić? Czekaj. Nie, dobra, teraz musimy... Unieszkodliwi goniącego cię potwora, może zrobić, ale szkoda. Wróć do holu i przejdź pod schodami. Aha, do holu głównego, dobra, bo musimy do holu, sorry. Okej. No, ciężko się tu przyzwyczaić do tego sterowania. Ale idziemy do holu. Okej, wracamy. Musimy zaraportować o pierwszym zombiaku, nie? Idzie, dobra. Wesker! A nie ma tego Weskera. O, ja cię kręcę, dobra. To ten poszedł szukać tego Weskera, a my musimy wrócić do holu. Przejdź pod schodami. Barry da ci wytrych, po czym rozdzielicie się. Nie wiem, czy mi dał ten wytrych. Przejdź pod schodami, no to... pod schodami. No, zobaczymy zaraz. Przeszło pod schodami, nie? Nie, tutaj dalej nie gdzieś, ale kurde, to sterowanie to jest mega trudne, jeszcze mam tego starego pada, nie? O, czekaj. Find anything, Jill? Czy coś znalazłem? Nic. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay. I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. Gigantyczna posiadłość. We should start from the first floor, okay? Dobra. Jill, here's a lockpick. It might be handy if you... Dobra, daje nam wytrych i najpierw zaczynamy od tego dolnego poziomu przeszukiwać tą posiadłość, bo mówi, że ona jest gigantyczna, nie? Czyli idź do miejsca, gdzie spotkałeś zombie. No to idziemy. Dobra. Okej. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Okej, dobra. This time I'll be there. Okej, on też tam idzie. Też musimy tam iść, dobra, lecimy. Dziewczyny, nie tu, tylko idziemy tam za nim, bo... Okej. Kurde, ale ta muza, słyszycie tą muzę w ogóle, ja pierdzielę. No, można się przestraszyć, nie? Dobra, wskakujemy. I ten zegar, kurde, idziemy do tego, dobra. Ten tą jadalnię mamy. No, nie umie się przestawić, jak jest ta zmiana perspektywy, nie? Ale muza robi robotę i fajnie się w to gra, fajnie w ogóle to wygląda. Idziemy do tego holu. I mamy te zwłoki przeszukać tam, dobra? Dobra, myśmy tu byli, nie? Okej. Dwa magazynki znajdziemy. O kurde. Zobaczcie, ja pierdzielę. Kenneth from the Stars, brawo team. Aha, to był ten pierwszy, nie? Chyba team. Dobra. Dobra, czyli... I co, znajdzie coś tam przy nim? Tak, znajdujemy dwa magazynki, nie? Will you take the clip? Yes. Dobra, mamy dwa magazynki, a dobra, mamy normalnie gana. Idź do... Przez zwłoki, dwa magazynki do berety. Idź do baru, czwórka. Gdzie jest ten bar? Czyli ten bar jest... Czekajcie, myśmy tym holem wyszli. Tu jest ten dining room, tu żeśmy przeszli, czyli bar... No tu gdzieś powinien być ten bar. Czekajcie. Fajnie, że mapa w ogóle jest. Idziemy tam dalej, nie? Czekajcie, zobaczę, czy z tego holu... Czekajcie, to tu będzie ten bar?
Zobaczymy. A, to jest zamknięty. Zamknięty od środka. Ja cię kręcę. O, lockpicka użyliśmy, czyli tego wytrychu, nie? I wchodzimy tam. Kurde, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Jeszcze nie wiem, jak się tu strzela w ogóle. Pewnie coś mnie tu zaraz rozwali. O kurde. Jakby coś... Dobra. Jest bar, dobra. Mamy... O kurde, jaki tu jest bar. To jest w ogóle wzorowane na tym, na tej posiadłości z Leśnienia, nie? Na tym, na tej rezydencji. Idź do baru, przesuń szafę i zabierz nuty. Music notes. Gdzie jest szafa w ogóle? Gdzie tu mam jakąś szafę? Inna perspektywa. No, zobaczymy. A, jest szafa, dobra. I mamy przesunąć tą szafę, czekajcie. No to pewnie tu, nie? Ją teraz przesuniemy. Czekajcie. Dobra, przesuwają, ok? Co? I co już? No, pchaj tą szafę, dziołcha. Hej, ta szafa! A co jest? No nie idzie pchać, to kurde, to czekać, a co jest? To może w drugą stronę? Jakieś nuty mamy zabrać. Nie no, w tą, kurde, no. Co jest? Podejdziemy jeszcze raz. Nie idzie pchać tej szafy. Może już mamy te nuty, czekajcie, może gdzieś tu są. Nie ma tu nic, kurde. Nie idzie bardziej tego popchnąć. Nie idzie, kurde. Czekajcie. Nie mogę tej szafy popchnąć. A dobra, widzicie, w tą stronę miałem ją popchnąć. Jeszcze? Tak, jeszcze miałem popchnąć. Dobra, w tą stronę miałem popchnąć. I teraz mamy, zobaczcie, nuty. Will you take this? Music notes. Bierzemy te nuty, który użyj na fortepianie. Otworzy się przejście do ukrytego pomieszczenia. Wejdź tam i weź złoty emblemat. Dobra. Użyj tych nut na fortepianie. Idziemy do fortepianu. Fine grind piano. Dobra, jak tu użyć tych nut teraz? Czekajcie, tu select. Czy start może? Tak. Nuty, music notes. Use. O, Moonlight Sonata. Sonata księżycowa. No, jeszcze będzie grała. O kurde. Dobre. Ale klimat tu jest normalnie. No pięknie gra. Wchodzimy do jakiegoś ukrytego pomieszczenia. 5. O, otworzyło 5 i złoty element już drewniany, aby otworzyć pomieszczenie. Dobra, idziemy do tego pomieszczenia. O kurde. Tu jest jakiś, aha, złoty emblemat, ten bierzemy, tak, a ten drugi musimy tam włożyć. O kurde, to się, aha, bo żeśmy złote, to też musimy zamienić, żeby nam się to właśnie, bo ten wyjęliśmy, czyli start i dajemy ten drewniany, use. Dajemy z powrotem ten, no i drzwi nam się z powrotem otwierają. Wróć do jadalni, umieć emblemat w miejsce drewnianego, otworzy się zegar, odsłoni skrytkę, z której weź klucz. Ja się kręcę, fajne, naprawdę... Całkiem spoko. Czekajcie, stąd żeśmy przyszli, nie? Tak, wychodzimy tu. I sobie pykam na playu, nie? Dobra, idziemy do tej jadalni. Nic nas tu nie goni na szczęście, nie? Umieć emblemat w miejsce drewnianego, otworzy się
zegar i odsłoni skrytkę, z której weź klucz. Dobra. Kurde, ta muza to naprawdę robi robotę, powiem wam. Robi robotę. Dobra. Już. O, zegar. I bierzemy właśnie klucz. Za tym zegarem jest ukryty klucz. Dobra, ten zegar gdzie był? Tu, nie? Tak, on tu gdzieś był. Kurde. Tak, tak, tu jest, tu jest, tu jest. Bierzemy, bierzemy klucz. Bierzemy. otworzy się zegar, klucz. Wróć do holu, idź do wielkich drzwi po przeciwnej stronie. Przesuń schody pod statuę i weź mapę pierwszego poziomu. Wróć do holu. Dobra, no to wracamy do tego holu, nie? Dobra. Dobra. Musimy po przeciwnej stronie na tych drzwiach użyć tego klucza. Dobrze mówię, chyba tak, nie? O nie, chyba nie, chyba nie. A. Iść do wielkich drzwi po przeciwnej stronie. 6. 6, to nie wiem, czy to były te... Czekajcie, czekajcie. 6, 1, tu jest ten hol. Tak, to są wielkie drzwi po przeciwnej stronie. Dobrze, przesuń schody pod statuę i weź mapę pierwszego poziomu. Schody przesunąć? Jakie schody, kurde? Aha, to są pewnie jakieś schodki takie małe. Pod statuę. A dobra, dobra. Już rozumiem, o co chodzi. Są te schody. No idź tam, wejdź. A, ale trzeba to tak zrobić, żeby to zabrać, nie? Bez sensu to zrobiłem. Właśnie. Dobra, inaczej, inaczej. No to tu będzie się trzeba trochę... No. Dobra. Na razie tu jest spokojnie w tym pensjonacie. Znaczy w tej posiadłości, nie? No idź. Idź jeszcze bardziej tego przesunąć. Sorry, czekajcie. Nie, ta perspektywa to tu jest... Czekajcie, w tą stronę muszę się obrócić, dobra? Przesuń tu dokładnie, teraz znowu w tą stronę. Tak jest, tak jest. Tak, czekajcie. Teraz w ogóle w drugą, żeby te schody tam przesunąć, nie? Bo to jest tu chyba. Myślę też, że to będzie ok, nie? I teraz sobie wejdę po nich, żeby tu nie było jakieś wtopy teraz. Chodź. It's a map of first floor. Will you take it? Tak, mamy mapę. Dobra, mamy mapę pierwszego poziomu. Skieruj się do pomieszczenia po lewej. No dobra. Skieruj się do pomieszczenia po lewej. Strzel do zombie leżącego na ziemi. Weź taśmę do maszyny. Dobra. Czekaj, tylko jak się tu strzelało, żebym jak kurde... Czekajcie, bo... Dobra. A, pomieszczenie pole to było tam, ale sobie zobaczę, jak tu się strzela, kurde. Czy będę umiał tu... Equip, właśnie, musimy ją... dobra. Ma tego gana? Ma. Dobra. Dobra, nie będę tu marnował, pewnie się nauczę zaraz, jak się strzela, nie? Dobra, idziemy tu. Chyba jakieś pomieszczenie po lewej. To chyba o to chodziło, te małe. O, znowu żeśmy przeszli, dobra. Wchodzimy tam. O, co tam na nas czeka, kurde. Czekaj. Będzie tu jakiś ten? O, ja pierdziel, są te psy. O kurde. Ja cię tu strzela. Jak cię kręcę. Dobra. Dobra, to były te dobermany wyskakujące. To chyba nie mieliśmy tutaj wejść teraz, ale...
Dobra. Kurde, no nie gadaj. Ja pierdzielę, mieliśmy akcję z Dobermanami, ale mieliśmy chyba do pomieszczenia po lewej wejść, czyli wejść do pomieszczenia po lewej, 6, to jest 7, no na rogu, dobrze. Przesuń schody, dobra. Strzel do zombie leżącego na ziemi, weź taśmę do maszyny. Psy, dobra. Okej. Kurde, to było przerąbane. Czekajcie, wejdę tu, bo nie wiem czy w ogóle dobrze... Ja cię kręcę, drugi. O kurde. No nie, no to się jednak... Źle się tu celuje. Ale dobra, ale... Rozwaliliśmy te Dobermany, czekajcie. Jeszcze jest. Dobra, poszedł. Kurde, bo chyba teraz nie chodziło o te Dobermany, ale zobaczymy zaraz. Nie, tu nie ma żadnego leżącego zombie, to źle weszliśmy. Czekajcie, ja stąd wyjdę w ogóle. Kurde, ale to, było to był ten moment, nie? Ten moment, który wszyscy tam opowiadają o tym, ale dobra, mam nadzieję, że rozwaliliśmy je na dobre, nie? Więc jeszcze wejdę jeszcze raz tu. Po lewej strzel do zombie. Idź do drzwi po przeciwieństwie 6, przesuń schody. Skieruj się do pomieszczenia po lewej 7. Byliśmy w 6, czyli w 7 to jest tak po przekątnej. No pomieszczenie po lewej, no to gdzie jest pomieszczenie po lewej? A może to trzeba znowu cofnąć, czekajcie. Tak, widzicie? Pomieszczenie po lewej, to pewnie będzie to. No, tylko że już tam, o nie, spoko. Chyba o to chodziło. A ja już, Dobermany rozwaliłem. Ale dobrze, może i dobrze. Ło. On podobno wstanie, czekaj, nie, czy mam do niego strzelić od razu? Nie no, czekaj. Ło, teraz. Chodź. Kurde no, co się dzieje? O, ale strzeliłem, ja pierdzielę, dostałem, okej. Okay. Co tu mam wziąć? Dobra. Weź taśmy do maszyny, to jest chyba to do zapisu gry, nie? Gdzie te taśmy są? O, Danger, kurde, mamy, dobra, ale mamy... miałem w niego strzelić, tylko nie wiedziałem w sumie jak. Sorry, gram pierwszy raz. Taśmy do maszyny i teraz musimy dopiero iść właśnie tam. Wróć do pomieszczenia ze statuą, wejdź do drzwi po prawej, przejdź wszystko uważając na psy. W skrzyni pod ścianą znajdziesz amunicję. W następnym korytarzu zaraz za drzwiami reży roślinka, która poprawi stan twojej energii. Dobra, ze ściany strzelbę. No dobra, idziemy dalej, no. Okej, okay. Lecimy. Ty, no bo gdzieś tu trzeba w ogóle save'a zrobić chyba, nie? Dobra, tu żeśmy te Dobermany już rozwalili, nie? Dobra, to lecimy tu. Mam nadzieję, że już tu nic na nas nie wyskoczy. Było dobre, były Dobermanki. Ja cię kręcę. Nie, dalej są. Ja pierdzielę. Tu gdzieś idzie znaleźć, no bo nie leżą tu, nie? No, czyli znowu będziemy do nich strzelać. Kurde. Creepy stuff. To nas nie interesuje akurat. Wyskoczą czy już nie? Tu gdzieś znajdziemy te... A nie, już nie wyskoczą. Widzicie? Już nie wyskakują. Creepy stuff, ale gdzieś tu amunicję gdzieś powinienem znaleźć, nie? Psy. W skrzyni pod ścianą znajdziesz amunicję. Gdzieś tu jest jakaś skrzynia pod ścianą. No, to jest ta. Tam było creepy stuff. Może tutaj coś będzie? Nie, creepy stuff dalej, dobra. Też creepy stuff. Tu nie ma nic. Creepy stuff, no nie ma nic, kurde. Nie ma, no nie wiem, gdzie ta amunicja niby miała być. Dobra, idziemy tą roślinę, zobaczcie ile ma w ogóle. Kurde. Roślinka poprawi stan twojej energii. Udaj się do pomieszczenia po lewej, 10. Tu będzie jakaś roślinka, która poprawi... O, tu jest chyba ta roślinka. Tak. Dobrze. Bierzemy od razu, no. Dobra, jest. I od razu ją użyjemy, nie? Żeby to poprawiło mój stan zdrowia. Już. O, już jesteśmy fine, czyli całkiem spoko. Dobra, exit. I teraz co mamy zrobić? Udaj się do pomieszczenia po lewej, to jest ta 10, to jest chyba to, nie? Czy nie? A, no to nie to. To?
kurde, nie wiem, czy tu dobrze wlazłem w ogóle. Tak, chodzę. Zobaczymy zaraz, zobaczymy. Po lewej, i co tu jest? Nie wiem, że to jest maszyna do pisania, to byśmy stan gry zapisali, nie? Ale chyba nie, kurde. Czekaj. Do salonu 11. Zdejmij ze ściany szczelbę. Dobra, to na pewno nie mamy być tu, bo to jest kibel. W kiblu nie mamy być, czyli coś żeśmy zepsuli. Dobra, wychodzę stąd. Wychodzę z tego pomieszczenia. Okej, okay, czyli pomieszczenie po lewej. Czekajcie, gdzie to może być? A tu żeśmy byli, nie? Tu byliśmy. To tam idziemy. Po lewej, dobra, to chyba to jest... Chodziło o to, nie? No i które teraz, kurde? Tu wchodzimy. Dobra, próbujemy. A następnie do salonu. Ze ściany zdejmij szczelbę. Zobaczymy. Tu jest to jakiś salon, kurde. Jest, czekaj. O, jest szczelba. Dobra. Czyli dobrze idziemy. Zdejmujemy tą szczelbę. Wow, mamy rifle. Shotgun, sorry. O kurde, wpadniesz w tarapaty. Tak, bo tu pisze shotgun, z których wyciągnie cię bary. Przejdź przez drzwi naprzeciwko, wejdź w pierwsze drzwi po prawej. Dobra. Bary nas uratuje. Kurde, chciałem gdzieś ten stan gry zapisać już, nie? Dobra. O, ja cię kręcę. No tak, zobaczcie, co tu się dzieje. Ten sufit się obniża i i drzwi są zamknięte. Ja pierdzielę, no co teraz zrobić, no? Podobno nas bary wyswobodzi z tego. Co, tu już też nie wejdziemy pewnie, nie? I zlok, no to o to chodziło chyba. ale akcja. Ja się kiedyś zaczekamy. Czekajcie, na nas. Hey, what's going on? Hmm. Jill? Is that you, Jill? Kurde, uratuję. Harry, help me please. The door won't open. Quick! Hmm. Kurde, no ratuj ją, chłopie, ratuj ją. Dobra, kopnie w te drzwi, uwaga. Dobra, uciekamy szybko. To mówię. This way. Dobra, wyswobodził nas. Pięknie. Wyswobodził nas. O, Barry! Barry, jaki ty jesteś zajebisty. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do something? Tak jest. Przejdź przez drzwi naprzeciwko i wejdź w pierwsze drzwi po prawej. Przejdź przez drzwi naprzeciwko w pierwsze drzwi po prawej i tam będzie zombiak. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Dobra, lecimy. Thank you, Barry. Yeah. Dobra, pierwsze drzwi naprzeciwko i pierwsze drzwi po prawej. Zobaczymy. Tam będzie zombie podobno i później będziemy mogli gdzieś stan gry nagrać. W końcu. O kurde, jest. Jest. Okej. Rozwaliliśmy zombiaka. O, odblokowaliśmy wejście, no i wchodzimy, nie? Jeszcze jest jeden. Ja cię kręcę. Dobra. I co, i to będzie szło ten stan gry nagrać? Coś nie bardzo, mi to nie pasuje, kurde. Drzwi naprzeciwko i pierwsze drzwi po prawej. Zabij zombie. O kurde, to chyba. O kurde! Ajajajaj, zepsułem to.
Dobra, teraz poszedł. A, zepsułem to, kurde. Nie, ale poszedłem pierwsze drzwi. Czekajcie. Pierwsze drzwi naprzeciwko i pierwsze po prawej miałem wejść, nie? Czy znowu źle gdzieś wlazłem? Ajajajaj, czekajcie. No dobrze, naprzeciwko i pierwsze drzwi po prawej, nie? Kurde, następny drzwi. Jest lock, dobra. Dobra, wracamy. Nie, to tu było dobrze. Wejść do pokoju przy schodach. 13 w tym pokoju możesz zapisywać tam gry. No to czyli dobrze tam było. Dobra, jeszcze raz tam idziemy, bo tu już zaczyna się roić od tych zombiaków, nie? Mam nadzieję, że tu już nie będzie. Do pokoju przy schodach, czyli to jest ten pokój. Dobra. Chyba... A, i tu roślinka znowu jest. No widzicie, i znowu możemy się wyleczyć, bo nie ma danger, nie? No, dobrze, nawet jest ok. Jest. Teraz użyjemy tego. Już, dobra, jest ok. I wchodzimy tu i podobno nagramy stan gry, nie? No. Jest maszyna do pisania. Tak się nagrywały stany gry na Playu. You can save your progress with this. Yes. Will you use the ink ribbon? Yes. Uwaga, memory card 1, a na tej dwójce chyba nagramy. Na dwójce. Too many files, ja pierdzielę. Don't use memory card. Format this card, yes. Sformatuję, please. Dobra. Uwaga. Yes, bo myślałem, że już nie będzie działało. Kurde, dobra. Nagrało. Jest, mamy stan gry. Czyli zobaczymy jeszcze raz. Your progress, dobra, nie musimy. With this card, dobra, już. Use the ink ribbon, nie potrzebuje. Nie, już nie potrzebujemy. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o, bo to już się trochę przeciągnęło. Tam wiadomo, że musiałem się nauczyć trochę poruszać tą postacią, trochę w to grać. I w kolejnym odcinku jedziemy dalej z tym, ale zajebiste, to jest naprawdę. Bardzo mi się to podoba i świetnie to wygląda na CRT-ku. W kącie możesz przechowywać, czekajcie, wejdź do pokoju przy schodach, w tym możesz zapisać stan gry, a w skrzyni leżącej w kącie możesz przechowywać rzeczy, które zajmują cenne miejsce w twojej kieszeni. Zostaw w niej nóż, combat knife, a weź magazynki z bronią. No dobra, to na razie to była w sumie prawie cała pierwsza strona z tego. No i będziemy jechać w to dalej, także na razie, słuchajcie, to tyle. Opis do rezydenta jest właśnie tu. Jedziemy sobie normalnie z opisem z gazety. Słuchajcie, my jesteśmy w tym miejscu, my jesteśmy na samym początku, no dokładnie, ta strona, nie? Gdzieś tu na końcu, a jeszcze mamy, proszę, raz i jeszcze kolejną stronę, także jeszcze będzie grania i spróbujemy to przejść. Dobra, jak oglądaliście, to wielkie dzięki i do następnego, na razie, hej, trzymajcie się, cześć!